Był 4 kwiecień 1937 roku. Tak jak dzisiaj, pierwsza niedziela po Wielkanocy, nazywana dzisiaj Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Wtedy 32-letnia zakonnica siostra Faustyna Kowalska w swojej celi w krakowskim klasztorze w Łagiewnikach zapisała słowa, które usłyszała od Jezusa. Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko moja, czyń, co jest w Twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego. Ja dopełnię, czego Ci nie dostała. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Napisz, wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. Do świata, który wtedy był bardzo niespokojny, Bóg wysyła tę prostą siostrę zakonną, która ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej. Umiała zaledwie pisać i czytać. I właśnie ją posyła, aby przypomniała światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Przypomniała, ponieważ to nie jest żadna nowa wiadomość. Historia tej najpiękniejszej i fundamentalnej prawdy rozpoczęła się, zanim jeszcze powstał świat. Jest ona u początku wszystkiego. U początku także Twojej historii. A wyrazi ją Bóg chociażby przez proroka Jeremiasza, kiedy powie do niego, zanim kształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. A w innym miejscu u proroka Izajasza, nawet gdyby niewiasta, kobieta, matka zapomniała o Tobie, o swoim niemowlęciu, ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Właściwie tu się zaczyna wszystko. Właśnie u początku Twojej historii. To tam została zapisana ta niesamowita prawda o miłości Boga, która niestety potem przez grzech, ludzkie działania, słowa została poddana w wątpliwość. Co najbardziej wątpimy? Najczęściej w to, że jesteśmy kochani przez Boga. I najczęściej wątpimy w to, że warto kochać. Usłyszałem kilka dni temu w jednym z wywiadów takie piękne, mocne zdanie. Jesteś cudem, a nie problemem do naprawienia. Jesteś wyjątkowy, bo Bóg dziadostwa nie tworzy. Tak, pierwsze doświadczenie miłosierdzia to jest zrozumienie, że jesteś cudem, a nie problemem do naprawienia. Jesteś cudem, a nie problemem do naprawienia. Jesteś wyjątkowy, bo Bóg dziadostwa nie tworzy. Potrzebujesz dzisiaj, aby Bóg przypomniał Ci o tej najważniejszej prawdzie, że kocha Cię miłością bezwarunkową, a to, co ma do zaoferowania najlepszego, to jest właśnie Jego miłosierdzie. To przecież my, żyjący duchowością zmartwychwstania, w pierwszych zdaniach naszych konstytucji, reguł, charyzmatu, misji, czytamy, że całe nasze życie to jest jedno wielkie poznawanie najbardziej fundamentalnego faktu naszego istnienia. Bezwarunkowej miłości Boga względem każdego z nas. To znaczy, że chrześcijanie, a my zmartwychwstańcy szczególnie,
mamy w tym wymiarze największą pracę do wykonania. Nieustannie odkrywać to, co jest fundamentalne dla mojego i Twojego istnienia, że tutaj jesteś, że Bóg Cię kocha. To jest prawda, o którą trzeba w swoim życiu najbardziej zawalczyć. Bez niej nie ruszysz w miejsca. Ona tak naprawdę inspiruje. Ona tak naprawdę sprawia, że chce nam się powstawać, iść dalej, sięgać po rzeczy nowe. Na tym polega miłosierdzie Boże. Zbliżasz się do Niego, jak mówi siostra Faustyna, z całym bagażem swojego grzechu, z tym wszystkim, czego w sobie nie kochasz, z tym, co zostało Ci narzucone, czym sam siebie zatrułeś lub zostałeś zatruty, a On wydobywa na wierzch to, co w Tobie jest najcenniejsze, co było i jest w Tobie od początku. Tego nikt nie jest w stanie zniszczyć. To my tego nie widzimy. Różne wydarzenia, doświadczenia nam to przysłaniają, ale nikt nie jest w stanie tego zniszczyć. To jest ta fundamentalna prawda o tym, że jesteś dziełem miłosierdzia, dziełem miłości. I w ten sposób miłosierdzie nie zabija, ale ocala. To ono sprawia, że zaczynamy siebie widzieć inaczej. Tu jest początek wszystkiego. Zaczynasz inaczej siebie widzieć. Na tym polega doświadczenie sakramentu pojednania. Doświadczasz przebaczenia, ale przede wszystkim zaczynasz inaczej na siebie patrzeć. Nie przestajesz być grzesznikiem, ale zaczynasz inaczej patrzeć na siebie, również na te rejony Twojego ja, które są najbardziej dotknięte, zranione, skażone grzechem. Liturgia Słowa, którą proponuje nam dzisiaj Kościół, przeprowadza nas przez to fundamentalne zagadnienie. Jezus przychodzi do Wieczernika, gdzie zgromadzeni uczniowie próbują poradzić sobie z kryzysem. Zobaczcie, jakie to jest podobne do dzisiejszej sytuacji. Kiedy my także jesteśmy zamknięci w naszych wieczernikach i musimy sobie poradzić z ogólnoświatowym kryzysem, ale tak naprawdę w tych naszych wieczernikach wyłaniają się bardzo szybko, bardzo intensywnie nasze wewnętrzne kryzysy, z którymi trzeba sobie poradzić, przed którymi nie mam już gdzie uciec dzisiaj. Ci uczniowie w wieczerniku niosą w sobie świeże rany, poczucie rozczarowania i wreszcie poczucie zagrożenia. I w tą rzeczywistość wchodzi Jezus, choć jak mówi Ewangelia, drzwi były zamknięte. Te drzwi zamknięte tak naprawdę charakteryzują tych, którzy są w tym wieczerniku, ich postawę. To, w jakim kierunku zmierzają, coraz bardziej się zamykają. Jezus przychodzi do nich z czym? Przychodzi do nich z miłosierdziem. Miłosierdzie otwiera drzwi. Być może Ty także dzisiaj potrzebujesz, żeby miłosierdzie Boże otworzyło Twoje drzwi. My wiemy i z własnego doświadczenia, z obserwacji historii świata, ludzi, historii dziejów, co dzieje się z człowiekiem, jak żyje człowiek, który zamyka się na miłosierdzie. Jezus przychodzi z miłosierdziem i kiedy czytamy Ewangelię, słyszymy o trzech owocach doświadczenia miłosierdzia. Możemy zobaczyć w tej Ewangelii, w tym spotkaniu Jezusa z uczniami, w czym objawia się Boże miłosierdzie. Po pierwsze, objawia się w doświadczeniu pokoju. Miłosierdzie pokonuje lęk przed Bogiem i przed człowiekiem. Otwiera drzwi do spotkania, które ma nową jakość.
Ilu jest ludzi, nie tylko na zewnątrz, pośród nas. Być może, że Ty się dzisiaj zmagasz z lękiem przed Bogiem. Po prostu się Go boisz. Może po prostu boisz się drugiego. To było doświadczenie uczniów. Jezus ucisza w nich lęk, który nagromadził się przez ostatnie dni, kiedy to żaden z nich nie potrafił szczerze powiedzieć: boję się. Potrzebuję pomocy, boję się, nie radzę sobie. Wybierali za to zaprzeczanie i udawali silnych, nie do pokonania, a tymczasem okazali się mali i słabi. Przecież wiemy, że im więcej jest lęku, tym więcej agresji. Miłosierdzie przynosi pokój, który pozwala pogodzić się ze sobą, z Bogiem, który jest pozornie słaby i bezradny na krzyżu. Z tym mieli problem apostołowie. To jest ten pokój, który przynosi miłosierdzie, który sprawia, że zaczynam żyć w przyjaźni z Bogiem i z ludźmi. Drugi owoc to jest przebaczenie. Dzięki miłosierdziu apostołowie mogą przebaczyć sobie nawzajem i tym samym zostają posłani do świata jako szafarze miłosierdzia. Tej niedzieli być może Jezus mówi także do ciebie: przebacz sobie. Przebacz wreszcie sobie. Przebacz innym. Bo bez tego nie ruszysz z miejsca. Bez przebaczenia zaryglujesz drzwi. A wiemy, czym kończy się izolacja. Apostołowie nie potrafili rozmawiać o swoich słabościach. Można się domyślać, że także w te wieczory po zmartwychwstaniu mieli z tym jeszcze większy problem. Jak mówić o swojej słabości, o tym, że zawiedli siebie nawzajem? Jezus zaprasza ich na drogę przebaczenia, aby popatrzyli na siebie przez pryzmat miłosierdzia. Spotkali się z prawdą o sobie, o swoim grzechu, ale w towarzystwie miłości, która umie tę prawdę ponieść i pójść z nią dalej. Być może ten czas, kiedy jesteśmy zamknięci, niejako zmusza nas do dokonania wyboru. Albo odwrócisz wzrok i odejdziesz znienawidzony, albo popatrzysz naprawdę o drugim człowieku w towarzystwie miłości miłosiernej, która umie tę prawdę ponieść i pozwala tobie i innym pójść dalej. Nie czyni cię niewolnikiem nieprzebaczenia, grzechu i ran. I trzecia rzeczywistość, trzeci owoc, który rodzi się z miłosierdzia, to jest wiara. Patrzymy na Tomasza, który zaczyna wierzyć Jezusowi i wspólnocie. Dzięki czemu? Dzięki temu, że doświadczył miłosierdzia. Tomasz może dotknąć ran. W rzeczywistości dotykając Jezusa, swoich ran. Choć to były rany na ciele Jezusa, to były to rany, w których wielkimi literami były wypisane rany Tomasza, apostołów. Są wypisane moje i Twoje rany, mojej wspólnoty, Twojej rodziny. Ale Jezus zaprasza nas w tę niedzielę miłosierdzia do takiego dotykania ran, które prowadzi do odzyskania wiary w Jezusa, ale i w drugiego człowieka. I znów niejako stajemy przed wyborem. Albo pozwolę na to, by z moich ran zaczął sączyć się jakiś nieznośny jad, który zatruwa mnie. Albo zacznę dotykać tych ran, dotykając ran Jezusa i powoli odzyskując wiarę w Boga, przestając Go oskarżać i odzyskując wiarę w drugiego człowieka. Może to jest dla ciebie ten czas.
Dlatego ufamy, Jezu, że także w tych dniach, kiedy nasze domy stały się wieczernikami, szczególnie nawiedzasz je, aby stały się domami miłosierdzia. Ufamy i modlimy się, że chcesz nas pomóc w pokonaniu naszych lęków, które żywimy wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Ufamy, że zapraszasz nas do przyjęcia i ofiarowania przebaczenia, które ocala nasze więzi. Ufamy i modlimy się, że pomożesz nam dotknąć naszych ran, których jest tak wiele, i zobaczyć w nich nadzieję na ich przemianę, nadzieję na nasze w nich zmartwychwstanie. Jest niedziela, 19 kwietnia 2020 roku. Niedziela Bożego Miłosierdzia. Świat jest niespokojny, a Bóg niestrudzenie powtarza dzisiaj do ciebie: mów światu o moim miłosierdziu i o mojej miłości.